mamy filmik na intro! Można tu kupić mycie się? Tak jakby hotel, tylko za 10 zł. W toalecie jest całkiem okej. Okay. Siemano, z tej strony Oskar Macuk, a my dzisiaj lecimy w tripa, na zawody. A jak wiecie, z tripa to są fajne rzeczy. A ten trip będzie wyjątkowy, bo będziemy spali z Karoliną w busie. W naszym busie zrobiliśmy sobie spanko. Nie wiem, czy widzicie, jest klasownia, ale dlatego to robimy, bo będziemy jeździć w różne miejscówki i nie chcemy się tutaj, wiecie, jakby posiłkować tym, że nie ma hotelu, to nie można spać. To możemy sobie pozwolić. W busie, jak widzicie, już mamy jeden rower, ja właśnie idę po drugi i trzeci. Tutaj mam drugi, w garażu leży trzeci, więc będzie pełen zestaw BMX, MTB Enduro. No a Karolina nie będzie, ona jest chyba gdzieś tam się schowała. Ostatni został mi jeszcze BMX, który jest teraz mocno spinningowany, jak wiecie, ma wyższą pierkę. Ogólnie jest mega sztuczkowy i jest sztos. A więc bierzemy go i już lecimy w trasę. Pewnie wielu z was... Zajebiście, nie wzięłam pieniędzy na prysznic. No właśnie, bo idziemy pod prysznic tutaj na stacji i nie wiem, czy wielu z was wie, że na takich stacjach są prysznice, ale na pewno nie wiecie, jak one wyglądają, bo jesteście takimi normalnymi ludźmi, których stać na hotel, więc nie musicie się myć na autostradzie, żeby spać w samochodzie, tak jak my. Ale gdybyście chcieli kiedyś tak sobie spać w autostradzie jak bezdomni, to my wam pokażemy, jak wygląda mycie w prysznicu na stacji benzynowej. Zaczyna się! Wchodzimy do restauracji. Cicho, żeby ludzie nas nie zdemaskowali. Nie wiem, gdzie to się kupi. Dobra, trzeba kupić chyba bilecik. Bilecik. Kurde, czerwona lampka się pali, muszę ją schować. Można tu kupić mycie się? Można tu na myjnie kupić się umycie się? A, prysznic tutaj. Tak. Tak. A to się na minuty? O, ten pod ma zajebisty zegarek. Pokaże pan zegarek? Jeszcze raz? Pokaże pan zegarek? Bez twarzy. Zajebisty zegarek. Bo my jesteśmy youtuberami, ale poważnie. No tak się ludzie zarabiają pieniądze. No. A nie zapytałem. Na jedną czy na dwie osoby? Na dwie osoby. A można we dwójkę? Można we dwójkę, dobra. No to idziemy. Zajmijcie. 10 zł będzie. 10 zł za dwójkę. Teraz pan nas zabiera w takie specjalne miejsce, gdzie wpuści nas do takiego miejsca, gdzie można, bo chodzi o to, że my robimy taką relację z mycia się na stacji, bo my się jeszcze nigdy nie myliśmy, ale poważnie, naprawdę. Ja, patrzcie, jak w hotelu. To jest taki jakby hotel, tylko za 10 zł. W toalecie jest całkiem okej, okay, trochę. Trochę brązu. Tu jest, jak widzicie, fajnie, nie? No łóżka nie ma, co prawda, dziwny ten hotel, zadycha. Ale z drugiej strony, chcę kajmatę położyć na ziemi, to byłoby całkiem klasowo. No dobrze, nie, no tu widzicie, jest prysznic, jest elegancko, to kosztuje 10 zł. Teraz gdybym wiedział, to całe życie się tak mył. A teraz pokażę wam, jak nasze kimono wygląda, bo tu mamy elegancko, powiem wam, pyk. O, tu mamy takie łóżeczko, jak widzicie, miejsce jest naprawdę spokojnie na dwie osoby. Tu sobie zakrywamy, żeby słoneczko nam nie świeciło. Tu jest ściana, tu jest pięknie. Wchodzimy sobie dość tutaj, nawet na buciki mamy miejsce. Zobaczcie, tu jest specjalnie wycięte, pyk. Odkładam sobie buciki. Domykam, wskakuję do środka, zamykam i widzimy się już jutro na zawodach. Cześć! I jest bagno, jakby to powiedzieć kulturalnie. Jak widzicie, tu jest bardzo fajnie, w sensie chopy są fajne. Tu jest trochę dywanów perskich, tu jest trochę jeziora, bo ogólnie całą noc waliło deszczem i teraz przez chwilę waliło deszczem. Więc tutaj, jak widzicie, nie wygląda to zbyt fajnie, ale nie mogę powiedzieć, miejscówka jest naprawdę fajna. Tutaj, jak widzicie, są trzy zjazdy. Taki największy, średni i mniejszy. Tutaj chyba będzie flyback, tak jak widzę, jest złożony. Tutaj jest taki step up, step downik. Zaraz zobaczymy. Wygląda całkiem fajnie, powiem wam. Tylko mówię, no będzie trzeba tu trochę odgruzować, żeby to się dało jeździć, więc myślę, że zrobimy to, zaraz przyjdą chłopaki, to będą łopatować. Tu, jak widzicie, jest fajny pomysł. Na drugiej kopie macie lądowanie, które jest z jednej strony hardcore, bo ma dziurę w środku tutaj, ale to chodzi o to, tu jest hit, dlatego step upa jest to. A tu jest lądowanie na wprost na deski. Ja tam już widzę, jakieś chłopaki są. Jadą. Jechali przynajmniej na rowerach, mieliśmy ich. Hej, chłopaki! A tam jest duża chmura, więc mam nadzieję, że to do nas nie przyjdzie. Wieje co prawda w tamtą stronę, więc jak nam tego nie przywieje, to będzie git, bo jak przywieje, to będziemy mogli co najwyżej wyścigi w błocie zrobić. Ale tu mają coś, co mi się bardzo fajnie podoba na hopkach. Taki mega oldschoolowy kibelek. Jak widzicie, kulturkowo. Nawet nie tak brzydko pachnie. Wolałbym tu nie siadać, ja tylko będę sikał. Ale fajnie, jak na hopkach kulturowo, że nie trzeba palić w krzaki, tylko elegancko, fajnie. Fajnie, naprawdę pozytywnie. Pozytywne miejsce. Maciek. Maciek. Janek. I Michał. Jeżdżę na rowerze Dirt od stycznia. Dirt. A kto jest swój? A ja takiego samego mam BMX-a, takiego innego trochę mam MTB.
fajnie, o e-gamer. Jak zawsze pytacie, jaki rower na początek, to ja zawsze polecam gamer. Jest tani i dobry. Dobry jest? Mhm, tak. No, od wczoraj także. No to od wczoraj to jest całkiem dobry. A więc my z Karoliną idziemy się szybko schować, bo już widzę, że idą z łopatami, żeby nas nie zagonili do kopania. Tutaj, jak wiecie, mamy naszą haciendę. O, butelka tylko. Kurde, wskakuj, idziemy. Dobra, więc widzimy się za chwilę. Musimy przestawić furę, więc Karolina teraz jeździ jako pasażer z tą otwartą paką. Juhu! O, możesz tak w sumie nagrywać z tego. Yeah. Duży Ronin. Ale kinowe ujęcie. Ujej! Chłopaki troszkę ogarnęli, było to i już jest całkiem spoko, właśnie idziemy latać. Jest dirtowy bubu, jest dużo innych ludzi, ale to zaraz zobaczycie. A my teraz lecimy już pierwszy raz testowo, jeszcze nie leciałem tej hopy. Zobaczymy jak jest. Wydaje mi się, że będzie picobello. No i co, i latamy trochę jamik. Znaczy się jeszcze nie jamik, taki jakby jamik. Ogólnie dużo ludzi się ze mnie śmieje, ale ja zawsze robię flipa na pierwszym skoku, bo ja nie umiem skakać na wprost, bo nigdy nie wiem jak wyczuć prędkość. A z flipem jest mega łatwiej, zawsze polecam, to jest moja technika. Powiem wam, że jest naprawdę przyjemnie. Wyglądało tak, że te chłopy będą przecięte, ale jest bardzo spoko. Druga jest fajna, pierwsza jest fajna. Idziemy trochę latać. Tutaj mamy naszych kolegów, jest BMX-owy kolega od Bubu. Jak się nazywasz? Nathan, on dobrze jeździ naprawdę. I Kacper. Kacper, super. Powiem wam, że naprawdę jest fajnie. Tutaj mamy, wszyscy go znają, więc nie będę wam przedstawiał, wszyscy wiecie kim on jest. Ale ja się przedstawię, dirtowy bubu z tej strony, witamy was na vloga z Oskar. On też matematyki uczy w międzyczasie. Tak, zdarza się. Właśnie pomyślałem, żebyś krosa z matematyką nagrał. Byliśmy tutaj już wczoraj, troszeczkę przetrenowaliśmy i myślę, że przed że jutrzejszymi tak. zawodami jest spoko. Ale... Na razie spokojne przejazdy, jakaś mała rozgrzewka. Tutaj nasz kolega na BMX-ie, Nathan, dobry rider, będzie robił trójkę i double whipa. Jak nie zrobi, to widzicie i od razu ma punkciki, karne. Bardzo chciał, żeby Bubu ze mną zrobił opobara to barback. Opobara to barback. Ja ostatnio jestem na bakier mocno z opobar spinami, ale jeżeli załaduję kilka... Albo zwykłego do opo, jak wolisz tam, jeden chuj. Kacper, umiesz opobara? Umiałem. To dawaj, robimy wszyscy challenge, kto pierwszy zrobi opo do barback. No umiem. Chuj, kurwa. Nie masz regie. Aj, dobra. Teraz zrobię. Wow, ale mamy filmik na intro. Jestem Erik, tak. Dobra, jest Erik. Słuchajcie, Bubu, zobaczymy, czy zrobi. O, pobył, ładnie. Dobra. I to jest Erik, ile masz lat? 14. 14 i fajnie skacze z nami. Pozdrówcie go. Foxa masz? Tak. Fuck. Dobra.
Wow. Już zamykamy hopy, ale chcemy jeszcze polecić tą linię małą, która jest mega fajna, znaczy nie leciliśmy jej, więc nie wiemy jaka jest. I ogólnie to ta hopa powinna się jechać z małej, ale ja pomyślałem, że z małej to lecą mali, a my z dużej polecimy na lądowanie małej i polecimy linię, więc każdy ma jeden przejeździk, dawajcie. Czemu tego nie jedziesz, Bubu? On nie jedzie. On zdecydował, że za trudny, jednak zbyt ryzykowny. No to ja polecę. Idzie jak złe, co? Chłopaki mnie trochę nastraszyli, że się nie da. A jak mówią, że się nie da, to znaczy, że ja tym bardziej chcę to zrobić, więc robimy. Ła, kurwa! Dobrze! Ja pierdolę, siara! Wiedziałem, że to trzeba jechać szybciej! Co oni mi nagadali, że trzeba hamować? Ja pohamowałem jak głąb, a wystarczyło, żebym jechał z normalną prędkością, by było idealnie. Już, dobra, teraz im pokażę, że się da. Dlatego, że to dla was będzie większa promocja. Kurwa! Jeha! Tak to się robi! Smakuba. Pozdro, jutro widzimy się w kolejnym vlogu, znaczy pojutrze.